Witam serdecznie, Kurs na Kulturę. Od dawien dawna maj to miesiąc związany z książkami, a to za sprawą odbywających się rokrocznie w Warszawie Targów Książki. W tym roku miały one miejsce w dniach 22-25 maja. Chcąc się niejako wpisać w ów artystyczny nurt, dzisiejszy Kurs na Kulturę dedykuję i poświęcam książkom. Zaczynamy. Rozpoczynamy od książki Katarzyny Walentynowicz Mimochodem. Jacek Kaczmarski stanowi fenomen we współczesnej poezji. Jego twórczość już od debiutu pod koniec lat 70. XX wieku angażuje emocjonalnie Polaków, którzy również 10 lat po śmierci poety tłumnie gromadzą się na koncertach jego wyjątkowych piosenek. Aby jak najpełniej, jak najprecyzyjniej odnieść się do niezwykłej popularności poety, autorka książki zaprosiła do współpracy i do rozmów osoby, które miały niezwykły wpływ na życie i twórczość Jacka Kaczmarskiego. Polecam. Jacek Kaczmarski był przede wszystkim poetą. Napisał ponad 600 wierszy, 5 powieści i 2 libretta. Był także kompozytorem muzyki do swoich wierszy i pieśniarzem. Ponad 25 lat wykonywał swoje utwory na scenie. Reprezentował nurt tzw. piosenki autorskiej, czyli w całości stworzonej przez jedną osobę, tak w warstwie tekstowej, muzycznej, jak i wykonawczej. Najbardziej znane utwory artysty to Obława, Nasza Klasa, Źródło, Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego czy Mury. Więcej w książce Mimochodem. Historia Izabeli Kastylijskiej to fantastyczna opowieść o codziennym życiu, sile władzy, intrygach i trudnych wyborach, jakie musiała podejmować jedna z najbardziej znanych postaci w historii i Hiszpanii, i Europy. Z jednej strony czytelnik zmierzy się z osobą królowej dążącej za wszelką cenę do zjednoczenia państwa, zaś z drugiej z postacią odpowiedzialną za naprawdę straszliwe prześladowania ze strony inkwizycji. Jaką postacią była tak naprawdę Izabela Kastylijska? Polecam. Książka poświęcona Izabeli Kastylijskiej utrzymana jest w tonie powieści historycznej. Jest ona doskonałą publikacją, opisującą przede wszystkim postać królowej, a także czasy początków Wielkiej Hiszpanii, jej społeczeństwa, bolesnego rodzenia się krwawej inkwizycji oraz tworzenia nowego świata, jaki nastąpił po wyprawie Krzysztofa Kolumba. Napisana lekkim językiem, trzymająca w napięciu, pełna zwrotów akcji, fabuła to cechy powieści Gertnera. Polecam tę książkę każdemu, nie tylko historykom, bo odkrywa ona na nowo postać Izabeli Kastylijskiej, królowej Hiszpanii, wizjonerki, kobiety, która zmieniła rozdarty kraj, tworząc podwaliny pod przyszłe imperium. O kolejnych nowościach książkowych już za chwilę. Póki co flesz wydarzeń, czyli to wszystko i muzyczne, i teatralne, i plastyczne, i artystyczne, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 2 tygodni w Piotrkowie. Zaczynamy muzycznie. Koncertem laureatów konkursu Najpiękniejsze są polskie piosenki, który odbył się w Centrum Idei ku Demokracji 10 maja. W finałowym koncercie zaprezentowało się 26 wokalistów z regionu. Zabrzmiały takie przeboje jak Kaczka Dziwaczka, Szukaj mnie czy nie bądź taki szybki Bill. Zwyciężyła Natalia Ćwiek z Radomska, a na zakończenie festiwalu zaśpiewali znani i lubiani piotrkowscy wokaliści. W ramach majówki w Centrum Idei ku Demokracji można było nie tylko posłuchać polskich piosenek, ale i popatrzeć na popisy młodych akrobatów. 15 maja wystąpili akrobaci z Klubu Kultury Jaskółczyn oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej. Kunszt młodych artystów zachwycał. Zresztą popatrzcie sami. Muzyka.
tym razem śpiewających gimnazjalistów, można było posłuchać 16 maja w Miejskim Ośrodku Kultury. Zaśpiewali znane i lubiane europejskie przeboje. Do konkursu wokalnego Euro 1 zgłosiło się 34 gimnazjalistów z Piotrkowa i powiatu. Każdy zaśpiewał jeden wybrany utwór. Nie tylko piosenka była ważna. Słowa trzeba było wyśpiewać w jednym z języków europejskich. Królował oczywiście angielski, choć pojawiły się utwory śpiewane na przykład po francusku. Koncertowo i jubileuszowo było też w kościele Ojców Jezuitów, gdzie wystąpiła Orkiestra Filharmonii Łódzkiej. Muzycy zagrali dla obchodzącego jubileusz 50-lecia Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa. Podczas koncertu można było usłyszeć utwory m.in. Mozarta oraz Bacha. Teraz w naszym programie czas na klimatyczne granie. 10 maja w klubokawiarni Ormianin wystąpił Michał Augustyniak, gdzie promował swoją najnowszą płytę Verba Volante. I przepędza mnie. Żegnamy się do jutra, lecz znów coś mówi. Fałszywy krok i pustka, to jedno ja czy ty. Wiem, daleko płynie ta rzeka i wiem, ocean czeka tam, gdzie... A teraz powracamy do najmłodszych, tym razem recytatorów. Takim talentem można było się pochwalić podczas małego miejskiego konkursu recytatorskiego, który odbył się 15 maja w MOK-u. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści zaprezentowali poezję i prozę. Jury przyznało 9 nagród. Te dwa uschnięte drzewa, co stoją przed naszym domem, te dwa uschnięte drzewa, co nigdy nie były zielone, chciałyby uciec do lasu. Od kurzu i od hałasu. Drwił, że coś mi się udało. A mnie się po nocach śniły jaskółeczki nierościwe, które by ubrania szyły, gdyby tylko dać im igłę. Dwa dni później w Centrum Idejku Demokracji można było podszlifować talent aktorski podczas zorganizowanych warsztatów teatralnych. Bawimy się przede wszystkim wierszami, z dziećmi, z całymi rodzinami. Przychodzimy, czytamy, bawimy się i jest wesoło. Teraz sztuka z nieco innej beczki. Interakcje, czyli Festiwal Sztuki Performance. W tym roku królowali młodzi artyści. Już na pierwszy rzut oka widać, że mamy do czynienia z sensacją. Mija bowiem rok od wybuchu największej w dziejach afery szpiegowskiej. W maju 2013 roku Edward Snowden ujawnił tajne informacje gromadzone przez amerykańskie służby specjalne. Właśnie ukazała się książka współautora sensacji, dziennikarza Glenna Greenwalda, ukazująca kulisy skandalu. Książka, którą koniecznie trzeba przeczytać.
Tytuł Snowden, nigdzie się nie ukryjesz, brzmi ironicznie, biorąc pod uwagę, że Edward Snowden ukrył się w Moskwie i nawet zadał pytanie podczas głośnej kwietniowej telekonferencji Władimira Putina z narodem. Przypomnijmy, Snowden, niedoszły żołnierz armii amerykańskiej, później pracownik CIA, w końcu analityk z dostępem do tajnych danych Narodowej Agencji Bezpieczeństwa, postanowił ponad rok temu podzielić się ze światem wiedzą na temat elektronicznych działań wywiadowczych Stanów Zjednoczonych. A to, co zobaczył, przeraziło go. Czas na Katarzynę Grochole. Jej najnowsza książka to zbiór opowiadań, składający się z tekstów wcześniej już publikowanych na łamach różnych gazet. Można się w związku z tym domyślić, że są to tak zwane zamówienia sezonowe. Warto jednak tę książkę poznać, choćby ze względu na fakt, że Katarzyna Grochola to jedna z najpopularniejszych pisarek ostatnich lat i to ta sama właśnie, która ma na swoim koncie ponad 4 miliony sprzedanych egzemplarzy. Polecam! Katarzyna Grochola, uważana za czołową przedstawicielkę tzw. literatury kobiecej, zazwyczaj w swojej twórczości wie, że przesada się nie sprawdza. Unika więc jej i formalnie, i fabularnie, stawiając na prostotę. W związku z tym większość historii, które poznajemy, czyta się tak, jakbyśmy słuchali zwierzeń kogoś, kto chce nam opowiedzieć o czymś ważnym, czasami niełatwym, często dającym mu radość. Widać więc także w tej książce to, co charakterystyczne dla twórczości autorki i co typowe dla wspomnianej literatury kobiecej, a mianowicie jej krzepiącą funkcję i pozytywne myślenie. Przed nami lada chwila Międzynarodowy Dzień Dziecka. Wychodząc nieco naprzeciw, zapraszam na króciutki przegląd książek adresowanych specjalnie dla najmłodszych. Wśród nich będą również te, które będzie można wygrać. O książkach dla dzieci już za chwilę Iwona Plotka. Drodzy rodzice, dziadkowie, wujkowie, podpowiem, co zaciekawi wasze dzieci. Po pierwsze, dlaczego mleko jest białe? To historyjki dla ciekawskich dzieci, dające odpowiedzi na przynajmniej niektóre niekończące się pytania. Po drugie, Sny i tobołki pana Pierdziołki. Kontynuacja zabawnych rymowanek, które dzieci zaskakująco szybko przyswajają. Po trzecie, Jaśki Repeta, Jeana-Philippa Arrault-Vignon. Jaśki wracają z nowymi pomysłami. Rodzice rwą włosy z głowy. Dom Jaśków tętni życiem, zabawą i dowcipami. Pytanie konkursowe. Podaj tytuł innej wybranej książki autora Jaśków. Zapraszam serdecznie do księgarni Matras. Życzę Państwu udanego weekendu i udanych dwóch tygodni. Warto skorzystać z naszej oferty. Za chwilę zapowiedzi informujące o tym, co lada dzień, lada chwila w Piotrkowie Trybunalskim. Ale pewne jest to, że my widzimy się za dwa tygodnie, a w tak zwanym międzyczasie warto choćby ten weekend spędzić w towarzystwie albo Agaty Pasent, albo Juliusza Machulskiego. No na pewno będzie ciekawie z Wojciechem Cejrowskim, a zabawnie z Arturem Mondrusem, Marią Czubaszek i Wojciechem Karolakiem. Albo ze sobą Państwo spędźcie ten czas. Po prostu. Do zobaczenia. Już w najbliższą sobotę i niedzielę w Amfiteatrze Miejskim zagości 10. jubileuszowy Festiwal Folkloru Miejskiego. 25 maja zapraszamy do Centrum Idei ku Demokracji na Tryptyk Papieski. Również 25 maja w Muzeum w Piotrkowie odbędzie się koncert jazzowy Początek o godzinie 19. 26 maja, piękny dzień mamy, 10. Miejski Ośrodek Kultury. Tego samego dnia o godzinie 18.45 będzie można posłuchać pieśni maryjnych w specjalnym koncercie dla matki w Centrum Idei ku Demokracji. 29 maja w parku imienia Jana Pawła będzie można zobaczyć wystawę piotrkowskich seniorów Początek wernisażu o godzinie 16. Tego samego dnia sceny z 800-lecia, podsumowanie konkursu, Początek godzina 18.45, Centrum Idei ku Demokracji.